Piąty festiwal, to co nowe, będę się trzymał określenia Nowy Cyrk. I w tym roku zapraszamy na przykład na wydarzenia związane właśnie z estetyką nowego cyrku. Zostałem podpytany, czy będą zwierzęta. Zwierząt nie będzie, dlatego że to ludzie wychodzą z założenia, że są na tyle ciekawi sami i na tyle chętnie do tego zapraszają, że to oni będą ewentualnie budzić sobie coś lekko zwierzęcego, jeżeli będzie potrzeba. Natomiast sztuka nowego cyrku zarówno dla tych najmłodszych, spotykają się na cyrkolekcjach, jak i dobrych 5 godzin zabawy, animacji tutaj właśnie na Placu Wolności pod namiotem cyrkowym oraz wielu instalacjami, które będą zaraz obok po to, żeby wszyscy mogli popróbować się z tym cyrkiem. Jak również wyjątkowi akrobaci, duo Flosz przyjeżdżają do nas z Rzymu, czy też z trasy dłuższej po to, żeby w ciągu 2 dni pokazać nam tutaj najprzeróżniejsze akrobacje spięte fabułą na Chinese Pole, czyli takim wysokim palu, na którym będą wspólnie urągać grawitacji. To oczywiście jedno z miejsc, ale ten festiwal pobudza do życia różne miejsca w Opolu. To założenie się nie zmieniło. Rzeczywiście Festiwal Zdarzeń Artystycznych dzieje się w kilku niezwykłych, urokliwych miejscach Starówki Opolskiej. W tym roku dajemy odsapnąć Stawkowi Barlickiego, czekając aż po remoncie zaprosi nas w przyszłym roku. Natomiast nie zmieniamy lokalizacji, jeżeli chodzi o to miejsce, Plac Wolności. De facto wiele rzeczy będzie się działo właśnie tutaj. Będziemy gościć na rynku, a ponieważ trzy, cztery przedstawienia czy propozycje zdarzenia to są rzeczy, które się dzieją mobilnie, znowu jakby w pewnej paradzie, w przejściu, to chcemy zawitać i na Mały Rynek, przypuszczam, że i na Placu Sebastiana, na placach czy ulicach Starówki na pewno będziemy się pojawiać w sobotę i w niedzielę, 5-6 sierpnia. Tak jak pan powiedział, to jest wydarzenie dla wszystkich, iście pokoleniowe, od najmłodszych po najstarszych. Czego należy się spodziewać, na co by pan zwrócił uwagę szczególnie? Z jednej strony trzymamy się tradycji niedzielnego spektaklu, godzina 10, cyrkolekcja, wspomniane przeze mnie już, dla najmłodszych, dla przedszkolaków dopytujących o cyrk. Być może w konsekwencji soboty i tego, że będą mieli okazję przychodzić tutaj w ciągu kilku godzin i podpatrywać, na czym polega cyrk, czegoś też popróbować. W niedzielę z rana zostaną odpytani z tego, co wiedzą na temat cyrku. Mamy spektakle, które są bardziej refleksyjne dla tych, którzy szukają też teatru ulicznego po prostu. Tak się zdarzy wieczorem w niedzielę Miłość Wyprzedaże rodzimego mojego teatru A. Ale będą też takie rzeczy, które są dla ludzi młodych, dla poszukujących właśnie nowego cyrku, akrobatyki, o czym wspominałem. Teatr familijny też, Adam Walny, Walny Teatr przyjedzie do nas. Niezwykły rzeczywiście lalkarz, aktor, lalkarz, snycerz. Przechodziłem tutaj doczytując historię Alojzego Smolki. Tu jest wspólny nurt, dlatego że on sam też dłubie w tych swoich rzeczach, jest innowatorem, jeżeli chodzi o lalki teatralne. Będzie miał okazję tutaj zaistnieć ze spektaklem Noe, teatr przedmiotu. Najprzeróżniejsze elementy zostaną zamienione w Arkę Noego, tutaj na Placu Wolności.